Na oddziale utrzymania ruchu i remontu zakładów wzbogacania ród w Polkowicach pracuje ponad 130-osobowa załoga, z której 10% stanowią panie. To właśnie kobietom przypadło w udziale obsługiwać suwnice, urządzenia niezbędne w pracy ZWR. Małgorzata Romanowska, pracownik Zanam Legmet, pracuje na suwnicy od 12 lat. Chciała zdobyć te uprawnienia, bo jak mówi, od dawna interesowała się mechaniką. Przewozimy swojego rodzaju dźwigiem wszelkiego rodzaju ciężary, elementy mniejsze, większe, to czego zwykły pracownik już nie udźwignie. Musimy mieć oczy wszędzie, ponieważ zdarzają się różne sytuacje, że ktoś podejdzie pod ciężar, wtedy na wszystko trzeba reagować. Raczej nie ma żadnej ulgi taryfowej, po prostu się tak się pracuje, jakby się pracowało z kobietami. Także raczej nie ma takiej różnicy. Jest coś do wykonania i się to wykonuje. Podobała mi się ta praca, patrząc się z dołu, jak wykonują te prace panie. Obsługa suwnic w zakładach wzbogacania ród od lat należy do kobiet. Nie ma szczególnych powodów, dla których tak się dzieje. Panie świetnie sobie radzą. Na pewno jest to odpowiedzialna praca, gdyż elementy podnoszone na suwnicach są wielkogabarytowe i o dużym tonażu, dlatego dokładność i precyzja w tych pracach jest dosyć duża. Świetnie się spisują w tych rolach, w tych zadaniach, także są godne polecenia i na pewno będziemy dalej korzystać z usług pań na tych stanowiskach. Oprócz stałej kobiecej brygady, suwnice na ZWR-ach obsługują mechanicy z uprawnieniami